Dziękuję. Teraz kolejny mówca, pan Lisek. Półtora minuty. Wysoka przedstawiciel, ja chciałem na początku powiedzieć, że bardzo dziękuję za obecność pani wysokiej przedstawiciel i również wielu osób na widowni. Wiem, że nie jest łatwo skupiać się na traktacie o handlu z bronią, kiedy oczy całego świata są skupione na boiskach piłkarskich. Ale chciałbym również wyrazić zadowolenie z tego, że Unia Europejska i pani wysoka przedstawiciel to mówiła przed chwilą, jest aktywna, zwłaszcza w tych rozmowach bilateralnych. Handel bronią to jest coś, czym oczywiście musimy zajmować się w Unii Europejskiej, ale nie będziemy skuteczni, jeżeli nie będziemy współpracować z innymi państwami świata, ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Rosją itd., itd. Handel bronią oczywiście, zdajemy sobie z tego sprawę, był i jest sprawą kontrowersyjną. Unia Europejska jest oczywiście producentem broni, jest eksporterem broni, pracuje w przemyśle produkującym broń kilkaset tysięcy osób w Unii Europejskiej. Mamy cięcia budżetów obronnych, no więc oczywiście jest naturalne, że przedsiębiorstwa, firmy przemysłu zbrojeniowego starają się szukać rynków na zewnątrz i eksportować broń. Ale tak jak podkreślało wielu mówców, prawo musi być przestrzegane, musimy, tak jak mówiła przed chwilą pani poseł Lusing, unikać sprzedaży broni do obszarów objętych konfliktami i musimy pilnować, aby ta broń nigdy nie była używana przeciwko ludności cywilnej w sposób, który łamałby prawa człowieka. Dziękuję. Teraz pani Kopa. Dziękuję. Istnieje luka prawna, ponieważ do tej pory nie było żadnego porządnego traktatu o handlu bronią i to